małe. Bardzo się wam na was złachał za to, że nie dobiliście mi 10 łapeczek w górę. Ale dobre, powiem wam tak. Znajdę dobroć Bigwanta, Bigwant wie, co wam nagrać. I Bigwant wam nagra to, co lubicie najbardziej, czyli opowiastki ze świata Wiedźmina. No, żeby tak długo nie przeciążać, nie przekładać, to powiem wam, że... No, powiem wam krótko. Nie bierzcie tej wstążki, tylko zabijcie tu Sianę, czy tam Sylwanę. No bo ona potem będziecie zabije Annę. Henriette. No, to tylko tam do krwi i wina, jakby ktoś nie wiedział, co dalej zrobić. No ale dzisiaj opowiem wam o czym innym. Dzisiaj temat taki bardzo kontrowersyjny. Na dzisiejsze czasy bardzo dziwny, bardzo trochę dziwaczny, ale to był właśnie stare czasy, czasy Lechii, Wielkiej Lechii. Kiedy wiadomo. Jak to teraz by się powiedziało, nawet zrobił kotry, bo no, to było Skellige. No ale dobre. Jak pamiętacie pewno z gry, tam była taka Genfi. No i Genfi to była taka, no, żona Gerarda naszego. No i tak jak urodził się Gerard, tak też się urodził Ciri. Znaczy, to jest dziewczyna. Dziewczyna się urodziła. I było to nieślubne dziecko. I co się wtedy stało? Wtedy, tam w tym... To było takie prawo, że takie dziecko, co się urodzi, to ukamieniowali. Czyli, o co chodzi ukamieniować? Jak kogoś się kładło, zalewało się betonem marmurowym i się go wrzucało kamieniem płaskim, okrągłym i żeby nie... Jeszcze kamieniem spiczastym, takim wyglądającym jak gwiazdka chińska, świętojińska. Co na choinkę się wiesza, wiecie, takie. No i Gerard nie chciał do tego dopuścić, więc on stwierdził, że no nie, nie możemy tak robić. Musimy stąd iść. No i wszyscy ruszyli, wszyscy tak. Genfri, Gerard i Ciri ta. No i oni wszyscy uciekli na północ do Nilfgaardu. Nilfgaard to jest po prostu cesarstwo, które nie było w sojuszu ani w żadnym pakcie z Wielką Lechią. Więc oni stwierdzili, my was przyjmiemy jak gości, jak dobry gospodarz, co przyjmuje. No, wiadomo, Gerard to był dobry chłopak, mało pił, więc go chcieli przyjąć, bo on bardzo dużo nie wyżera im tam zapasów. Bo przyszedł taki jeden, się nazywał jakiś Jerz Zerenwaldu, no to on wszystko pił, co było tylko możliwe. Wiadomo, jak to Jerz. Dobra, mówię wam dalej, co się działo. Potem było bardzo dziwna akcja się stała, bo była wielka wojaszka na zamku. Gerard położył 15 z uściskiem, Genfri też kogoś tam rozwaliła, a Ciri schowała się w skrytce na zbroję. Wiecie, takie się robiło, takie skrytki na tym, na pawiaku. Wiecie, tam wysoko, tam co macie przy suficie. No ale to było tyle. W tym odcinku się musicie wbić 10 łapeczek w górę. A jak nie, to wiadomo. Pasporniak is fucking you. And remember, keep peaceful. Dobra, już skończyłem. Koniec zagrać. Co? No, już kończę. Już nie będę więcej grał. Jak to zagrać?